Nowczarz przed KSW61. Witamy serdecznie. Cześć, witam. Musimy jedną rzecz szybko rozwikłać, kategorię wagową. Rywalka jest bardzo malutka, wątpię, czy waży 53,5 i powiedziała, że ona nic nie wie o ustalaniu limitu wagowego, to wszystko jej trener. To ja tym bardziej nie wiem, malutka, ale przed chwilą jak widziałam na rozpisce waży więcej ode mnie na dziś, więc co ty mówisz? I to tak sporo więcej, więc z tego co ja jeszcze nie widziałam, ale że taka no, zbita dziewczyna, o. Więc na chwilę obecną waży chyba tam ponad kilogram, półtora kilograma więcej ode mnie niż ja, więc no nie, to jednak pozory mylą. To sprytnie zapytam, ile ty ważysz? No jeszcze tam trochę ponad kilogram został do zbicia, także malutko. Na pierwszy raz też nie chciałam zostawiać nie wiadomo jak dużo, żeby uniknąć jakiegoś takiego, wiecie, nie wiadomo jak się mój organizm tak naprawdę zachowa, może 200 ostatnich gramów będzie ciężko zbić, więc no nie chcieliśmy tam szaleć i właśnie ten kilogram ostatni zostawiliśmy na ostatnie tam paręnaście godzin. Rozumiem, że sam poczuje świetne, jest złoto, także lans po deptaku wchodzi w grę. Świetne sam poczucie, ale jednak już jestem troszeczkę zmęczona. Trasa do Gdańska jakoś nie przemyślałam tego, że to jest połączone z rozpoczęciem długiego weekendu, także długa trasa, ale się udało, więc jest wszystko super. Ale nie ukrywam, że po raz pierwszy czuję to, co znajomi, że już po prostu, którzy zawsze kiedyś robili wagę, ja nigdy nie musiałam jej robić, że już człowiek by coś zjadł takiego pysznego i dobrego i już tak się tęskni za jedzonkiem. Monika powiedziała, że bardzo się cieszy, że jesteś gwiazdą w Polsce, bo dzięki temu będzie mogła na twoim tle się świetnie pokazać co potrafi, no i dzięki też tobie ją zauważą. No już słyszałam to kilka razy. Znaczy nic nowego? Nic nowego, ale jakoś tak na razie, w sumie jak tylko raz jedna tego nie mówiła, czyli Justyna Chaba, to ona na tym wyszła najlepiej, więc jak na razie wszystkie dziewczyny, które dokładnie to mówiły, nie wybiły się, także nie pierwszy raz to słyszę. Jak długo siedziała w twojej głowie ta porażka z Justyną? Szybko się po tym pozbierałaś, czy jednak rozkminiałaś się długo? Nie, bardzo, bardzo szybko wziąłam to na klatę. Jakoś zawsze tak myślałam, że kiedyś przyjdzie ta przegrana, to będę siedziała w szatni i płakała przez 3 dni. Dałyśmy wtedy na pewno dobrą walkę. Pierwsza myśl to była taka, że ja nie mam co robić w tej kategorii wagowej, więc troszeczkę na to sobie może troszeczkę pozwoliłam to zrzucić, bo odbijałam się momentami od Justyny jak dziecko, szczególnie w parterze, gdzie w ogóle nawet nie mogłam wyciągnąć ręki. Więc bardzo szybko wyciągnięte wnioski, szybciutko wróciłam do roboty i po prostu zrobię teraz wszystko, żeby to się nigdy już więcej nie powtórzyło, bo nie było najprzyjemniej na świecie, ale cenna lekcja, już wiecie, nie ma tego zera w rekordzie, więc już teraz co, trzeba zrobić tak, żeby już było tylko lepiej. Właśnie zmiany, nowe miasto, nowy klub. Skoro tam cały czas trenujesz, to znaczy, że to jest zmiana na dobre, ale jeżeli mogłabyś trochę opowiedzieć, co ci dały takie zmiany? Nowe, stare miasto. No ja w Warszawie mieszkałam 6 lat, do Łodzi przeprowadziłam. Jestem z Łodzi, przeprowadziłam się do Warszawy w wieku lat 19-18. Mieszkałam 6 lat i 3 lata temu wróciłam do Łodzi, więc teraz no po prostu powrót do miejsca, w którym no, można powiedzieć dorastałam, no bo pierwsze rachunki, pierwsza praca, pierwsze wynajęte mieszkanie to była Warszawa. I to też dlatego był dla mnie taki naturalny wybór. Dla mnie Warszawa zawsze była drugim domem. Prywatnie spędzałam tam bardzo dużo czasu, więc było oczywiste, że jeżeli mam gdzieś wrócić, no to do Warszawy. A jednocześnie no, klub, w jakim mam przyjemność i zaszczyt trenować, no to chyba nie trzeba go reklamować. To jest w ogóle jakiś kosmos, jak bardzo jestem tam dobrze przyjęta i to jest naprawdę coś, co napawa mnie ogromną dumą. Shark Top Team no, poprzez COVID musiał być zamknięty w listopadzie. Ja w grudniu chciałam już wrócić do treningów, 2 tygodnie po walce, nie było gdzie, więc tak siedziałam w Warszawie, siedziałam, przyszedł marzec, w którym już wiedziałam, że mam walkę w czerwcu, to już trzeba było podjąć decyzję, gdzie będą te przygotowania przeprowadzane. No i usiedliśmy z Łukaszem Zaborowskim, stwierdziliśmy, że na razie Shark Top Team się nie otworzy, że nie ma warunków. I też dlatego zmieniałam oficjalnie barwy, no ale umówmy się, jakby no, latam w konkretnej ekipie obecnie i to, że trener Joczy i trener Gutowski są tak zaangażowani we mnie, to jest dla mnie po prostu przeogromny zaszczyt, bo naprawdę bardzo się przykładają do tych przygotowań, więc ja sama jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Mnóstwo zmian. WCA też nie jest klubem, który zmienia jakkolwiek zawodników. W sensie nie próbują jakoś bardzo ingerować, ponieważ większość zawodników tam jest już mocno doświadczonych, więc raczej pracujemy nad tymi rzeczami, które mam dobre. Gdzieś tam mocno szlifowana była stójka. Ale nowy bodziec, nowi trenerzy, ale to jednocześnie nie zmienia faktu, że ze starymi jestem cały czas w kontakcie. Łukasz Zaborowski przyjedzie, więc
to wszystko tak się fajnie jakoś układa, że nikt się z nikim nie pokłócił, są nowe bodźce, ale jednocześnie mogę liczyć na wsparcie starego klubu. Dziewczyny moje z Shark Top Team cały czas do mnie piszą, cały czas do mnie dzwonią, więc to wszystko po prostu ułożyło się w jakąś piękną bajkę. Przyjadą na dziewczyny na walkę? Wiem, że Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska razem ze swoim mężem Łukaszem Zaborowskim będą. Ja nie wiem, czy pozostałe dziewczyny będą, no jednak wiecie, to nie jest ta Łódź, w której zawsze się spotykałyśmy na naszych walkach, czy to Karoliny Wójcik, czy Klaudii Syguły. Ona zawsze była po drodze, więc nie wiem, czy udaje mi się nad morze przyjechać, ale nawet jeżeli nie przyjadą, no to jestem totalnie przekonana, że będą bardzo mocno kibicowały i trzymały kciuki. Twoja przeciwniczka przedstawiona jest jako mocna kickbokserka. Ty mówisz, że właśnie szlifowałaś bardzo długo stójkę. Czy to jest płaszczyzna, w której będziesz chciała sprawdzić siebie, sprawdzić ją? Czy może też myślisz, że tak naprawdę może ona będzie chciała sprawdzić ten parter, zapasy? Zapraszam. Myślę, że to jest tak, że priorytetem dla mnie jest nie dać się zahukać w stójce, ponieważ właśnie to jest jej płaszczyzna, a jeżeli tylko nie dam się tam jakoś zahukać, nie spanikuję w tej stójce, no to już cała reszta się wyjdzie bardzo naturalnie. Jeżeli uda się obalić, no to ekstra, ale tak, priorytetem jest dla mnie nie dać sobie zrobić krzywdy w stójce i nie odstawać od niej w tej stójce, a co za tym pójdzie, to już zobaczymy. A miałaś WCA sparring partnerki, które ci imitowały twoją przeciwniczkę, bo z tego co właśnie tutaj tak, ty stoisz teraz koło nas, chwilę temu stała koło nas i mogę powiedzieć, że jest niższa. Wiadomo, inaczej się walczy z tymi wyższymi, inaczej z tymi niższymi. Był ktoś taki? No w WCA akurat był problem. Mamy takiego jednego chłopaka, który jest no mniej więcej tego wzrostu, ale i byłam w Łodzi posparować chociażby z Karoliną Kowalkiewicz, która jest no jest jeszcze na pewno od niej wyższa, ale też jest niższa. Będąc w Zakopanem miałam możliwość posparować z dziewczyną, właśnie też kickbokserką jej wzrostu, także to było idealne. I rzeczywiście te ręce mam całkiem długie na tle takich osób. No ciężko zawsze znaleźć takich sparring partnerów, ale aż tylko się uśmiechałam do Róży na ostatnim sparingu, która wiemy jak wygląda, Róża Gumienna Tyczka. Tak próbowała skracać te ciosy, po prostu tak widziałam, tak aż takimi przykurczami we mnie biła, żeby próbować jak najbardziej imitować ten dystans i zasięg mojej rywalki. Także one starali się wszyscy pomóc jak mogli. Tak, jeszcze jedno pytanie ode mnie. Odnośnie tej ostatniej walki. Wiadomo, jak działają social media. Są ci fani, są antyfani, są hejterzy, różnie to działa. Czy zauważyłaś, że po tej twojej pierwszej porażce na przykład część ludzi się odwróciła, czy właśnie wręcz przeciwnie, dostałaś jeszcze większe wsparcie niż zawsze? Wręcz przeciwnie, naprawdę. Moi fani są niesamowici i dostałam ogromne wsparcie. Właśnie może też zauważyli, że jestem człowiekiem ciężko pracującym, że też przeżywam porażkę, że też nie zawsze wszystko mi idzie jak z płatka, więc nie, no naprawdę mnóstwo dobrego, mnóstwo dobra. Teraz też otrzymuję przed tą walką, więc dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję. Ja chciałem zapytać, jak Monikę widzisz, jeżeli chodzi o poziom umiejętności na tle twoich poprzednich rywalek? Wyżej niż Paulinę i Martę, niżej jako najsłabszą, jako jedną z lepszych, jak ty to byś upozycjonowała? Szczerze, po raz pierwszy moja piąta walka i po raz pierwszy nie śledzę, nie obejrzałam tak naprawdę. Obejrzałam tylko jakieś highlights, żeby mniej więcej widzieć jej styl poruszania się, ale nie obejrzałam żadnej walki tak od deski do deski, tym zajmowali się moi trenerzy. I staram się też właśnie w tych kategoriach nie myśleć, ale właśnie gdzieś tam mój team też mi mówi, że okej, dałaś super walkę, super. No może nie super, bo to też było zastępstwo na ostatnią chwilę, walkę z Martą Hojnowską, więc to była moja druga walka. Wskoczyła tydzień przed, więc też jakbyś no nie odpaliłam się w tej walce na pewno, ale dałyśmy mocny, wyrównany pojedynek w stójce i tak w sumie właśnie sobie myślę, że są na wyrównanym poziomie raczej. Obie Marta Hojnowska też była czynną wówczas zawodniczką w kickboxingu. No może właśnie ten jej pseudonim Pitbull, który ona tam gdzieś cały czas reklamuje jako właśnie swoją osobowość, może być tym, z czym się nie spotkałam w moich rywalkach, czyli żadna tak nie poszła bardzo do przodu. Ale dobrze, no jestem na to gotowa, na jej szarże. Więc zapytam, czy Krzysztof Gutowski, a może Janek Bochowicz pomagał, no bo jest królem kontry, bicia z kontry, to jest jakiś plan, jeżeli nie w parterze, to właśnie trafić ją z kontry, no bo ona, no to jest taki, no od początku, od pierwszych sekund po prostu idzie i się nie cofa i jakby zarzuca, zasypuje tymi ciosami. No my z Krzysiem Gutowskim rzeczywiście w tej stójce pracujemy bardzo dużo, czy kontra, nie wiem, chyba bym skłamała mówiąc, że nastawiam się tutaj na jakąś... A czujesz, mówi Krzysiek też o tym, że jesteś w stanie z kontry usadzić na deski? Jestem. Ja naprawdę myślę, że mam cios całkiem mocny. Może tego jakoś nie pokazuję za często, ale myślę, że mam mocny cios, mocne nogi. Mimo tego, że już teraz są jak u bociana,
to i tak cały czas potrafią mocno, mocno kopnąć. A Janek Błachowicz też tutaj właśnie już kończąc jest, wspiera, także to też jest coś super, że można liczyć na wsparcie takich kolegów na miejscu. No i na koniec zapytam, czy brak tego szumu medialnego, albo no absolutnie można nazwać go brakiem, albo najmniejszym w Twojej krótkiej historii w MMA pomaga? Jest dobrze być troszeczkę z tyłu? Szczerze, tyle się dzieje jakoś ostatnio w moim życiu, właśnie te zmiany. Ja nawet nie jakoś te przygotowania tak szybko zleciały, że ja chyba się cieszę, bo ja chyba już nie miałabym miejsca w grafiku jeszcze na jakiś trash talk, także skupiłam się rzeczywiście na przygotowaniach, zleciały w moment te ostatnie dni tak samo, zamieszanie tutaj, psa do Łodzi odwieźć, tutaj coś zrobić, wagę, spakować się, przyjechać do Gdańska i fajnie, że tak jest. Tak jest, to my czekamy w takim razie na mega występy, kibice będą z Tobą już na ważeniu, 150 osób, ponad 5 tysięcy na trybunach, także zobaczymy, czy to faktycznie kibice sprawiają, że Karolina wygrywa. No, ja się cieszę na maksa, największy prezent jaki mogłam dostać to, że kibice wracają, także nie mogę się doczekać i dopingujcie mnie tam głośno, bo naprawdę potrafią kibice nieść i potrafię z nimi góry przenosić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.